Od 25 marca w raciborskich szkołach ponadgimnazjalnych trwają dni otwarte. Uczniowie klas 8 i 3 gimnazjum mogą odwiedzić placówki i zapoznać się z ich ofertą. Z naszą kamerą gościliśmy dziś w 2 liceum ogólnokształcącym w Raciborzu. W liceum imienia Adama Mickiewicza postawiono na dobry humor. Dni otwarte zorganizowano na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie prezentowali najciekawsze zagadnienia poszczególnych przedmiotów szkolnych w nietypowy sposób. My mamy pewien schemat, czyli pierwsze jest przywitanie, krótkie omówienie naszych propozycji. Później uczniowie zwiedzają szkołę i na sali gimnastycznej mamy przygotowany, no, nazwijmy taki ciąg tematyczny, gdzie każda grupa przedmiotowa prezentuje to, co się u nas w szkole dzieje, bardziej tak, w sposób ciekawy, interesujący, żeby pokazać młodzieży, że to nie tylko taka typowa nauka, ale można także przy nauce bardzo ciekawie się zabawić. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjów stoją przed trudnym wyborem. Za wyborem 2 liceum przemawiać może atmosfera i możliwość dowolnego wyboru przedmiotów rozszerzonych. Wybrałam tą szkołę, ponieważ jej oferta bardzo mnie przyciągnęła i sama atmosfera też tutaj jest bardzo ciekawa i ludzie są bardzo mili. Każdy odnajduje się tutaj. Nauczyciele uczą w taki sposób, że chce się przychodzić do tej szkoły i pogłębiać swoją wiedzę, a nie, że przychodzimy tutaj z musu, że musimy. Po prostu jest świetna atmosfera i nauczyciele dostosowują poziom nauki do poziomu ucznia i to jest naprawdę bardzo dobre. Tak samo poziom wybór rozszerzeń jest bardzo dobry, że nie mamy narzuconych, tylko możemy sami sobie wybrać, co chcemy rozszerzać. Można po tej szkole iść na studia i jakby wzbogacać swoją wiedzę. Też jest bardzo miła atmosfera i można się dużo nauczyć. Naprawdę poziom jest wysoki. Placówka już dziś przygotowuje się do przyjęcia kolejnych uczniów. 1 września planowane jest otwarcie 10 nowych klas. Wiąże się to z bardzo dużymi problemami, bo wiadomo, trzeba 2 razy więcej uczniów w szkole zmieścić i sale gimnastyczne mają swoją pojemność. Ilość sal lekcyjnych jest określona, więc mam nadzieję, że będzie to bez perturbacji, ale wiąże się to z bardzo dużymi trudnościami logistycznymi, czyli zaplanowaniem, żeby uczniowie nie musieli chodzić na 2 zmiany, więc będzie trzeba to dobrze zaplanować, żeby wszystkim po prostu dogodzić w planie, żeby nikt nie musiał się uczyć, nie wiem, do 17-18. Dyrektor zapewnia jednak, że szkoła sprosta oczekiwaniom, ale najważniejsze jest to, żeby młodzież chciała uczyć się w 2 liceum. Dzisiejszy dzień otwarty ma pomóc w przyciągnięciu do szkoły młodych ludzi.